Dzień dobry, 19 stycznia, piątek, piąteczek, nareszcie piątek. Dużo z Was się na pewno cieszy, że jest weekend. Słuchajcie, kolejna kawka z szewcem. Pyszna kawusia. Słuchajcie, ktoś się tam pytał kiedyś, jaką ja piję kawę. Słuchajcie, jestem szewcem, więc najtańszą to chyba jest MKF, ale dobra, mi to smakuje. Nie jestem jakimś koneserem kaw, więc kupuję to, do czego się przyzwyczaiłem. Natomiast herbaty sobie już wybieram i tam lubię troszeczkę z bergamotką w stylu Earl Grey i liściaste z takimi dużymi liśćmi, że mocną czarną herbatę z dodatkiem bergamotki i jeszcze tam czegoś, ale bardzo, bardzo lubię sobie wieczorem, jak przychodzę z pracy, to sobie taką herbatę robię i to już jest mój rytuał. Słuchajcie, kolejne zapiętki. Tak to wygląda. Jest troszeczkę ciemniejszy ten czerwony, ale nadal jest to ta mocna, mocna tkanina. Środek wygląda ok. Jest elastyczny, miękki. Tutaj jest wszystko miękkie. Więc chwilę tylko rozchodzić i będą mięciusie. Kolejne, te, które pokazywałem wczoraj. Tam były też duże dziury wypełnione. Nic teraz zbytnio nie czuć. Wiadomo, że to jest wszystko klejone. To musi się troszeczkę jednak do stopy dopasować. Czyli jakiś tak etap jakiegoś tam rozchodzenia. Tak jak przy nowych butach. Trzeba chwilę w nim pochodzić i rozchodzić. Natomiast tutaj teraz nie ma żadnych większych zgrubień, więc będzie ok. Słuchajcie, co ja tutaj mam? Obcasy do roboty. Obcasy, tutaj wibranki będą 80 zł, tylko 80 zł. Słuchajcie, w tych... Co to są za buty? Wansy. O, w tych wansach. Jeden but trzeba podnieść o 1,5 cm. Będziemy to robić, ale to będę robił w wolnej chwili. Tu był... Co to jest? Marco Polo. Słuchajcie, cała podeszwa się rozkleiła. Tył wypełniłem dwa miejsca pianką EVA, lekką. Przód był oryginalnie wypełniony, środek pianką EVA, a tył niestety nie. Troszeczkę ten obcas na pewno pracował. Natomiast co zauważyłem? Zauważyłem to, jak przykładałem, jak sobie tutaj czyściłem, że ta podeszwa była tak jakby o parę milimetrów za duża do cholewki. Zazwyczaj jest tak, że to się naciąga prawie na styk, a tutaj jak włożyłem cholewkę buta w podeszwę, to był luz. I troszeczkę się bałem, że to mi nie dojdzie, ale doszło. Z tym, że powinno to być bardziej ciasne. Powinien być problem, żeby włożyć tego buta w tą podeszwę podczas klejenia. Natomiast to był luz i prawdopodobnie jednak te naprężenia tej podeszwy mogą spowodować to, że coś może się z tym dziać, ale no starałem się to skleić jak najmocniej. Słuchajcie, dlaczego ja nagrywam te filmy? Słuchajcie, jestem sam, mam dwie ręce, ja nie jestem w stanie wszystkich robót naprawdę zrobić, więc nie nagrywam tego dlatego, żebyście mi z całej Polski przysyłali, że tak powiem, buty do naprawy, chyba że chcecie na wymianę obcasów, to takie na przykład obcasiki z kauczuku zarąbistego, mocnego, cichego w chodzeniu, redukującego mikrowstrząsy, mogę Wam zrobić, to jest koszt 60 zł. Więc takie naprawy jak najbardziej. Natomiast zazwyczaj jest tak, że się odzywacie z jakimiś bardzo ciężkimi przypadkami, w których inne zakłady odmówiły już wykonania na przykład, albo powiedzieli, że się nie da, tak dalej. Więc no to takie rzeczy nawet ciężko jest ocenić przez zdjęcie, czy da się cokolwiek takiego zrobić. To jest ciężkie do przyjęcia takie zlecenie, no bo ja muszę wszystko dotknąć, tak? Ja muszę dotknąć, zobaczyć, jak to wszystko razem funkcjonuje, gdzie jest problem, muszę czasami wymacać ten problem, zobaczyć, gdzie jest faktycznie, dlaczego coś się stało, nie? Dlaczego się tutaj rozerwało, na przykład w tym bucie. W tym? Tak, czy o... Na przykład w tym bucie tutaj jest rozerwanie, tak? To też trzeba się zastanowić, trzeba się czasami zastanowić, dlaczego to się rozerwało, tak?
tym może nie aż tak bardzo, ale miałem. Gdzieś tam mam do odłożenia też taki przypadek, że ewidentnie jest za mocno naciągnięta cholewka była i duże naprężenia były. Tutaj widać, że już też jest jakieś naprężenie. Czasami jest to jakiś błąd konstrukcyjny. Czasami tak, a czasami jest jakieś uszkodzenie mechaniczne. No tutaj jest raczej błąd konstrukcyjny. Jest ewidentnie, lekko się tutaj but naciągnie i to naprężenie jest dosyć duże. I chodzi o to, że trzeba tą przyczynę, nie? Dlaczego się coś zepsuło? Jeśli sami tego nie uszkodziliście, nie zahaczyliście coś gdzieś, a samo się coś podczas normalnego użytkowania się stało, to trzeba się zastanowić, dlaczego to się tak stało. Żeby wzmocnić, żeby poprawić, zabezpieczyć, żeby po naprawie znowu się tak nie chciało stać, prawda? Więc często tak to jest. Słuchajcie, w moich filmach ja chcę promować, ogólnie to promować, żebyście poszukali w swojej okolicy dobrego zakładu szewskiego, żebyście zawitali z butami i żebyście dali szansę swojemu szewcowi, żeby coś naprawił, tak? Ja już dostaję parę. Właśnie, czy oglądam jakiś szewc? Halo? Koledzy, słuchajcie, bo ja już dostaję informacje od niektórych, że przychodzą do nich osoby, które na przykład pierwszy raz oddają buty do szewca i zdecydowały się na naprawę, dlatego że oglądają takiego pana w okularach, który pokazuje, jak naprawia buty. Pokazuje buty naprawione przed naprawą i to jest mi bardzo miło. Dzięki, w ogóle dziękuję wszystkim, którzy mi to napisali, powiedzieli, zadzwonili, że takie przypadki są, bo o to mi właśnie chodzi. Więc dajcie znać w komentarzach, czy do Was już też ktoś przyszedł, kto zdecydował się na naprawę butów po obejrzeniu tych filmów, które nagrywam, bo to o to chodzi. Chcę, słuchajcie, chcę, żeby ta upadająca branża szewska. Słuchajcie, to zależy też wszystko od rejonu miast, od urbanizacji, od sposobu nawyków konsumpcyjnych i ogólnie od ludzi, tak, od rejonu. Bo są ludzie, którzy zawsze będą chcieli naprawić buty, ale są tacy, którzy nie mają takiej potrzeby, po prostu wolą buty wyrzucić i kupić nowe. Natomiast ja chcę przekonać, że czasami warto, ponieważ szewc nie tyle, że naprawi to, co jest zepsute, na przykład fleki, tylko on zrobi takie fleki, które poprawią komfort chodzenia i wytrzymają długo, 2-3 sezony, czasami więcej, wszystko w zależności od użytkowania i od sposobu chodzenia, oczywiście, ale my tak jakby bardzo często poprawiamy tą firmę, dlatego warto jest znaleźć jakiegoś szewca w okolicy i dać mu trochę zarobić, ponieważ słuchajcie, nie jest to ciężki, nie jest to łatwy kawałek chleba. Ogólnie praca nie jest ciężka, ale jest bardzo wymagająca, słuchajcie. Mimo tego, że człowiek używa rękawiczki do czyszczenia różnymi chemikaliami, środkami, trzeba to dobrze wszystko otłuścić, to te rękawiczki bardzo szybko się przetapiają. I jednak skóra też na tym cierpi. Ogólnie nie są to sprzyjające warunki do pracy. Dlatego też dajcie szansę i dajcie szansę swoim butom, żeby odzyskały drugą młodość, czy żeby jeszcze troszeczkę posłużyły. Dajcie szansę planecie naszej, żeby nie zalegały gdzieś tam te buty na wysypiskach. Bo prawdopodobnie jeszcze skóra naturalna jeszcze się jakoś w miarę szybko rozłoży. Natomiast te wszystkie gumy, plastiki, to już niekoniecznie, prawda? Więc cieszy mnie to bardzo. I właśnie, tak jak wspominałem, o to mi chodzi. Więc dajcie znać w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Chciałbym, żeby coraz więcej osób dowiedziało się o tym, że warto jest naprawiać buty, dlatego udostępniajcie moje filmy, piszcie komentarze, żeby jak najwięcej ludzi może nie nawrócić, ale przekonać do tego, że są rzeczy jeszcze, które warto jest naprawić. Ja Wam życzę miłego weekendu, do zobaczenia w poniedziałek, cześć!